Hejo, hejo! Nagrywam tego samego dnia kolejny odcinek, ale to jest właśnie yy, nasza seria Minecrafta. Właściwie nazywa się ona Minecraft, więc nie powiem jak ona się nazywa, bo to jest Minecraft. Yy, po prostu dzisiaj sobie zrobimy pomieszczenie, bo jak widzicie mam biblioteczki, więc pomieszczenie do enchantu dzisiaj będzie tak orobione. robione. Yy, pytanie na ile chcę sobie to wykopać. Aha, bo ja enchantu jeszcze nie mam zrobionego. No koks. Dobra, bierzemy sobie cztery, dwa diamenty i jedna książka. Mam skórę. Yy, powinienem mieć, ale jak widać, o kurde, rzeczywiście mam, <laughs> czekajcie, może mam, mam, no wiedziałem, ale, trzcina? Nie, no przecież miałem trzcinę, tak, mam, dobra, już myślałem, że nic nie mam i że będę musiał iść tak na te same wyprawy, co w poprzednim odcinku, ale okazało się, że nie, mamy książeczkę i robimy sobie enchanting table, yy, dajemy sobie tak, może tego na razie nie potrzebuję, więc uwaga, Zróbmy sobie jakieś fajne, ale to fajne pomieszczanie. Po pierwsze, chciałbym mieć w całym domu tą samą podłogę, więc tutaj. Yy, wy chyba tego nie widzieliście, jak tutaj kopię. <noise> yy, tu mam po prostu podnie postawioną mi sobie kopałem to. Więc sobie troszkę tego pokopiemy. Myślę, że 12. Yy, 12 chyba będzie git. 12 starczy, bo to jest tylko. Chociaż nie wiem, czy starczy, bo w sumie tak. Yy... Nie, dobra, starczy. Ja będę chciał tylko zrobić właściwie, jeżeli chciałbym mieć fajny design w domku, zrobimy sobie takie, jakby, cztery narożniki z czego innego, nie? Więc zrobimy sobie tak, na pewno będę chciał to rozkopać, no bo trzeba, jakby. No i tak, tutaj na środku będzie stał Enchant, tu w czterech rogach będą takie narożniki z drewna. I reszta to będzie wypolerowany andezitor. andezitor. No, tak sobie nazywam nowe rzeczy. Sufit myślę, że możemy nawet z tego zrobić. Tu mamy teraz 8, to jeszcze 9, 10, 11, 12. I teraz będzie git. Postawię tu nawet jedną pochodnię, żeby się nic nie porespiło nade mną. Zrobimy sobie granitowy sufit, który postawię tutaj, yy, chociaż nie wiem, czy mi nie będzie o sufit walić, nie, dobra, zrobię sobie, żeby móc skakać, cyk, coś takiego sobie zrobię, yy, uwaga, dobra, sufit zrobiony, chyba, że tutaj nie dałem, no właśnie, yy, teraz jest sufit zrobiony, yy, także tak się to prezentuje, no i takie wejście do enchantu chyba z git i tu stawiamy nasz enchant i tu będą po bokach biblioteczki, I uwaga, chwila, na którą czekaliśmy w większość serii, Właściwie aż bardzo dużo odcinków. Mamy to. Full Enchant na 30 level. I teraz ja bym chciał sobie ogarnąć Kilow diamentowy, który by był na. wydajność 3. Dobra, zrobimy tak. Zenchantuję sobie jakieś kupsko. Na przykład na ten pierwszy. Bo chciałbym na pewno sobie zrobić w tym odcinku jakiś dobry kill, -off, którym bym mógł kopać w kopalni. Także zrobimy tak, biorę lapis, cyk, cyk, cyk. Bierzemy to. I teraz mój diamentowy kill off, Szczęście 3. No i to mi się podoba, no, gościu. Na pewno będę jeszcze do tego dokładał kolejny. żeby mieć piątkę, no ale gościu, no taki kill, -off to, już, to już mogę. Naprawdę. Kończyć serię, no nie? Nie no, yy, dobra. No i dobra, koks. Mam 29 level, co prawda, więc nie zaczantuję sobie drugi raz, ale na przykład jakbym szedł do kopalni może dzisiaj jeszcze, to bym wtedy coś ogarnął. Yy, także dzisiaj co mieliśmy robić? Yy, nie wiem, zapomniałem naprawdę, zapomniałem co dzisiaj mieliśmy robić. No na pewno enchant mieliśmy zrobić to z pewnością. Yy, dobra, zrobimy sobie tak, zrobimy dzisiaj może jakąś atrakcję turystyczną na naszym świecie. Ta turystyczną, kiedy nikt tu nie przechodzi, nie? Nie, no po prostu chciałbym zrobić coś, żeby po tym świecie zostało. Że na przykład, jakbym wam kiedyś udostępnił Save'a, wiecie, żebyście cokolwiek zapamiętali, albo żeby ten świat podobał wam się. Byłoby Cox Salsko, nie wiem, czy jest takie słowo, nieważne. Bierzemy sobie jakieś podstawowe, totalnie surowce. I zobaczmy, co my tutaj mamy. No bierzemy na razie takie. Aha, z nos. I wiecie, co widzowie? Chciałbym tutaj zrobić skocznie tak, skocznię. Skocznia imienia pana Burzy się będzie zwała. I tutaj myślę, że zrobimy takie schodki. Zróbmy sobie podręczny crafting, którym będę craftował wszystko. I teraz tak. Robimy sobie trochę schodów. Weźmy, zrobimy tak. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, to dobra, gdzieś tyle. Nie będziemy chcieli, żeby ta skocznia była bardzo wysoka, ale przede wszystkim, żeby była fajna, żeby zostawiła coś po tym świecie, żeby na pewno, ale to na pewno ten świat był koksalski, koksiarski, nie wiem. Dobra, więc tutaj zacznijmy sobie robić nasze schodki. Będziemy je robić mniej więcej w sposób taki. Yy, o, proszę bardzo. Po prostu będziemy się tak budować. Do jakiegoś fajnego momentu i będziemy skakać do wody. Więc tutaj tą górę minimalnie trzeba będzie skopać, albo po prostu zrobię jakieś tam takie podbudowanie, które będzie pomocą jakąś. Nie, no, nie pomocą. Czym to będzie? No takie jakby. Wiecie, jak będzie w skoczniach po prostu, nie? Takich skoczniach do wody. Powiedzmy. O ja, czemu ja tak postawiłem dziwnie? Siekierkę mogłem sobie do tego wziąć i jakieś narzędzia lepsze. Ale dobra, no. Po prostu, wiecie, tą serię też trzeba robić bardzo kreatywną. Nie tylko, żeby był taki, wiecie, coś robimy, co już każdy raczej wie, o co chodzi. No wiecie, po prostu y, zrobimy sobie fajną, ale to fajną skocznię. I czekajcie, ja już bym ją zaraz zakończył, więc y, tak, cyk. Ona nie będzie jakoś bardzo wysoka, tylko wiecie, żeby zostawić coś po tym świecie. Y, I myślę, że te schody też ładnie wyglądają. I wiecie, żeby y, o coś... W tym stylu. Hmm. Wiecie, na pewno będę chciał obudować tą skocznię albo chociaż jakieś podpórki zrobić. Albo w sumie, żeby to było odkryte. Nie, raczej nie, bo w sumie z tego będzie łatwo spaść, nie? Dobra. Robimy w takim razie tak. Cyk. Yy. Coś takiego. Tak, wiecie, taką klasyczną skocznię z klasycznych materiałów. Nie jakaś fest trudna do zrobienia. To wygląda totalnie dziwnie, co ja teraz zrobiłem. Eee, o, dobra, może coś takiego? No i... O, takie schodki. Eee, nie, to chyba nie będzie dobre. Chociaż czy ja wiem. Nie no, najwyżej się je zniszczy. I będziemy zaraz obudowywać tą wieżę. Albo wiecie, dla testu już skoczę, czy wszystko działa. Eee, I to w ogóle trzeba by było zrobić trochę głębiej, żeby... Znaczy, wiecie, i tak nie zginę, ale... Wiecie, żeby to jakoś wyglądało. I patrzcie, ta wieża wcale nie jest wysoka, ale ona jakiś właśnie ślad będzie zostawiać po tej serii. Ona rzeczywiście tu była. I będzie nawet git. Wiecie co widzowie, teraz padłem na pomysł, żeby iść pościnać dwa takie drzewa i zrobić tą skocznię z takich drzew. I to by był chyba git pomysł. Łącznie z brukiem i tym, to by był bardzo, ale to bardzo ładne. Dobra, zrobimy tak. Weźmy sobie trochę drewna. Zrobimy sobie siekierki kolejne. Dwie. Nie no, w sumie jedna nawet wystarczy, bo na ile ja tam będę iść, nie? Odłóżmy to, yy, zróbmy tak, no i idziemy na wyprawę. Widzowie, jak widzicie, jesteśmy i tu się dziwne drzewo zrespiło i to jest znak, żeby je zniszczyć. Już nie wiem, czy to był dobry znak, bo właściwie mogłem na przykład zrobić takie miejsce, by były tutaj tory poprowadzone albo taka, wiecie, u LJ -a macie ta, coś takiego, wiecie, albo na kwadratowej czasem to było, takie jakby... Y, łódko, nieważne, takie po prostu z łódką i lodem, takie transportery jakby, ta transportery, no wiecie, taka kolejka jakby, tylko że z łódkami i lodem, nie? Y, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, po prostu y, ten, byśmy tam na przykład zrobili takie, do takiego drzewa z tego zrespionego byśmy zrobili taką kolejkę i to jest jakieś magiczne drzewo, nie? To by było git, no ale już dobra, już zniszczyłem to już trudno, nie? Może to drzewo będzie jakieś magiczne i z tego drzewa będzie magiczna skocznia zrobiona mojego imienia? Widzowie, powiem, że chyba tyle z tak wystarczy, chociaż jeszcze jedno chyba zetnę. Yy, bo wiecie, takie mniejsze w sumie drzewo, bo nie potrzebuję tego jakoś bardzo dużo, ale też nie wiem ile zajmie to, bo później się okaże, że mam za dużo i nie będę tu drugi raz chodził, już wiecie. Yy, po prostu wolę sobie ściąć na zapas, później będę jeszcze do czegoś potrzebował i do jeszcze czegoś, więc wolę sobie to od razu od razu ściąć. Dobra, widzowie, skoro już wracamy do domu, Postanowiłem, że, że wracamy do domu. Nie no, to było stra słabe strasznie, ale dobra, wejdźmy sobie na drzewo. Ja nie pamiętam, skąd dokładnie przyszedłem, ale wydaje mi się, że nie stąd, bo tu już Trzcina i tak to bym ją widział. Yy, tu chyba, tak mi się wydaje, że z tej strony i to jest chyba bardzo dobry ruch, czy nie? Uwaga, czy dobrze myślałem? Tak, chyba to są moje góry. To taka polana albo nie. Ty, ja w ogóle muszę sobie kordy bazy zapisać, jakbym się kiedyś zgubił, nie? się później okaże, że... Wiecie... <laughs> nie, dobra, to, to było trochę takie dziwne, co ja teraz zrobię, mogłem sobie bazy zapisać. Znaczy niby, wiecie, to jest blisko, a dobra, nieważne. Tak, kordy bazy na 100 kratek 200, no mądry jestem. I wiecie też, ten odcinek nie będzie jakiś bardzo długi, będę chciał go dzisiaj ten. Jak skończę tą skocznię, może jeszcze Wam pokażę. A, mieliśmy tam iść, właśnie tam. Skończę skocznię i pójdziemy tam. To będzie taki odcinek, wiecie. Nie, taki, co zawsze robimy takie ważne rzeczy, czyli na przykład entrant, właśnie jest bardzo ważną rzeczą. Bez niej no, większość rzeczy jest yy, ciężko wykonywalnych w Minecrafcie. Na przykład jakieś takie, wiecie, właśnie budowle, no to wiecie, lepiej mieć dobre narzędzia i w ogóle. Yy, I nader. Jeszcze chyba w następnym odcinku do naderu pójdziemy. Tak mi się wydaje, bo mam cały czas obsydian mam wszystko gotowe do naderu, ale jakoś zapomniałem o tym. I wolę do netheru iść po prostu w następnym odcinku. Yy, dobra, wchodzimy sobie, albo nie, nie wchodzimy, bo będziemy w sumie tak to robić. Yy, mam teraz za mało kobla. Kurde, po co wy, 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 wyrzucałem tego kobla? Mogłem go nie wyrzucać w, w mojej tej. Wiecie. Yy, jak to się zwie, nie wiem. Ale w każdym razie, razie mogłem nie wyrzucać kobla, mam go jakiegoś około 30 tu. No dobra, no to wezmę tego. Trudno się mówi. No rzeczywiście mogłem jednak nie zbierać... Nie wyrzucać tego kobla, bo jednak czasem kobel się przydaje na przykład do takich budowli albo chociażby przypalić go na stołna i on już lepiej o wiele wygląda. Czasem po prostu trzeba pomyśleć jak się następny raz będzie coś robić. Yy, I zrobimy, myślę, tą skocznie coś w tym stylu, bo mam o wiele więcej drewna. Więc zrobimy ją mniej więcej... Tak, prawie zdechłem. Co się stało? Czemu ja prawie zdechłem? zda. To było dziwne. Dobra, nieważne. Tu się trochę podbudujemy. Tu, 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 tu. Ile jeszcze? a mało. Ty, ale mi drewna przecież nie starczy. Ja mam tylko tyle. Kurde, mogłem to bardziej przemyśleć. Eee, dobra, no. Dokończy się skocznie kiedy indziej. Wiecie o co chodzi. Ty. Patrzcie na to, jaki skill, nie? A właściwie wiadro mogłem ze sobą wziąć. Jakbym na przykład... Wiecie, walenie wiadra i te sprawy. Ty znowu 2,5 serca mam. Ty i no patrzcie im, ile mi zeszło drewna na coś takiego, nie? Dobra, schodzimy stąd. Yy, przede wszystkim. O nie, 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 klocek, prawie bym zdechnął. Ej, w sumie mogłem tak lecieć na prostego klocka, yy, żeby na przykład do miniaturki dać. <laughs> to by było dobre. Yy, um... Co teraz potrzebuję zrobić? Na pewno... Dobra, w sumie zrobimy tak. Ja po prostu za poza odcinkiem dokończę tą wieżę, albo nie. To będzie słabe. Nie, dokończę ją dzisiaj, wiecie? Dokończę ją dzisiaj, mam czas. Wiecie, czasem nie mam czasu, ale dzisiaj mam czas, więc sobie... Właściwie dzisiaj jest niedziela, jak to... Wy to oglądacie pewnie kilka dni później, albo dwa dni później. Czyli w jakiś wtorek, może coś takiego. Ty, ale mi na 100% przecież nie starczy. Już się noc robi, ryli, really, ryli, really, really, naprawdę. Dobra, no idziemy spać. Pójdę pozbierać więcej drewna, może trochę kobla. No, kobla też trochę będę potrzebował z 300. No, ja no wiem. Otóż widzowie, jak znalazłem się w kopalni, yy, potrzebuję troszkę kobla i właściwie chciałbym jeszcze dobić 30 level. Sami wiecie dlaczego, no bo chciałbym mieć piątkę. niby między czwórką a piątką nie ma dużej różnicy. Eee, ale, jakby chciałbym jeszcze mieć niezniszczalność na tym kilofie i oczywiście nie mam niezniszczalności. Niezniszczalności, Jezu, ja mówić nie umiem dzisiaj. Masakra, dzisiaj będę musiał pewnie dużo cięć robić z powodu mojej wymowy. więc nie wiem, wykopię sobie trochę kobla. Właściwie to też będę kopał dla levela. No, bo trochę tego trzeba wykopać, żeby mieć jakiś 30 albo 31 level. Więc widzimy się, już naprawdę, przyskoczni. Widzowie, jak widzicie. 300 Kobla jest, 30 Level jest, yy, Kilof zużyty 250, dlatego chciałbym niezniszczalność mieć na kilowatów. Yy, no i co, wracamy sobie, yy, widzimy się już przy wieży. Widzowie, budujemy wieżę, jak widzicie. Yy, no i myślę, że to nie zajmie bardzo dużo. Myślę, że to zajmie yy, wręcz bardzo mało. Zresztą zobaczymy, co będzie. I teraz już nie chcę mi się totalnie spać do mojego domku, szczególnie, że to jest bardzo, bardzo daleko, aż, aż, aż tyle bloków, nie no po prostu dokończę to już dzisiaj, chyba, że mi zabraknie materiałów, to w następnym odcinku i pójdziemy jeszcze sobie właśnie tam, gdzie jest ten portal, bo może coś tam fajnego znajdę, znaczy wątpię, wiecie o co chodzi, ale w takich portalach jedyne, co może być fajnego, to jest jakiś złoty kilo, nie? O, ja, prawie spadłem. Hmm. Ile postawiłem? Ajajajaj. Dobra, dobrze, że sobie teraz wziąłem siekierkę. Jednak taka siekierka to się przydaje w takich budowach. A no, właściwie tutaj siekierka jest tylko i wyłącznie po to wzięta, jak byłem kopać to drewno, nie? W lesie, ale dobra. Hmm, zostało mi jedynie. właśnie trzeba będzie jeszcze tu jakieś wejście zrobić, bo jak widzicie, trochę tutaj hmm, muszę wchodzić na to. Troszkę czasu. Dobra, no teraz chyba będzie Gitas. Gites, gites Majo, czy jakoś tak. <gry> Dobra, chodźmy tutaj. Dobra, chyba ostatnia teraz. No czemu ja tyle tego nakopałem? Myślałem, że będzie trochę więcej potrzebne. Tak sobie liczałem. Dobra, to będzie tyle i tyle, a to tak się okazuje, że kurde. Aha, i tu jest coś takiego. Czemu ja to tak zrobiłam? Dlaczego? Dlaczego? Kto tak powiedział? Dobra. No, czyli tak jest git. Tu jeszcze właściwie z tego drewna będzie można zrobić jakiś ten pień. Jak to będę chciał zrobić, nie wiadomo. Yy, dobra, i się mówi. O, dobra, jest. Yy, to tak, w takim razie teraz wchodzimy jakoś tutaj. No nie, no nie umiem tego. ah nie lubię tu wchodzić. A... Nie wiem, tędy tylko się jakoś normalnie wchodzi, jak widzicie, a tam to jest tak stromo, trzeba będzie tu jakieś wejścia zrobić. I to takie fast, no yy, dobra, no to budujemy od dołu w takim razie yy, Coś takiego, na pewno to nie starczy Myślę, bo to jest trochę za dużo kobla potrzebne yy, Ale, 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 ale yy, Myślę, że chociaż w tym odcinku to dokończymy yy, I moja skocznia będzie good zrobiona yy, W następnym odcinku może się zajmiemy środowiskiem, w którym ta Znaczy, ta środowiskiem, tam gdzie się skacze, wiecie, woda Te sprawy yy, 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 no. no o to, o to mi dokładnie chodziło wo, o, woda aha, skończył mi się już kobel, pierwszy jest tak a ja nawet nie zacząłem <laughs> trochę śmiesznie, ale pff, no tak bywa po prostu, yy, dobra, zrobimy sobie tutaj wejście, drzwi pewnie teraz zrobię, bo czemu by nie, co nie cyks, szybko zrobimy sobie drzwiczki podłogę, przede wszystkim i oświetlimy to, bo zaraz mi się tu moby zaczną respić, Mamy tylko 6 pochodni dobra, walić Oświetli się kiedyś nie? Żeby była fajna podłoga, to w sumie nawet coś takiego zrobię. Mam drewno, to czemu by nie? Aha, zalepiłem się. Ehm, tyle, że, że dobry pomysł to był. O, proszę bardzo, fajna podłoga nawet, fajne drzwiczki, doskoczni, cyk. Wchodzimy sobie. Aha, i e ty, dobre, dobre, dobre. I tu stawiamy sobie cyk. No i ładnie to chyba wygląda, nie? No i teraz tu też by się przydało poświetlać. Aha, spadłem, bo jestem idiotą i nie umiem po schodach chodzić. Albo zrobiłem te schody po prostu takie upośledzone, A, ale to już wiecie. No kurde, prawie bym się zabił. Czemu ja, ja nie umiem chodzić po schodach? Powie mi to ktoś? Ja bym bardzo chciał wiedzieć. O, proszę bardzo. Teraz sobie tu porobimy wszystko. Yy, bierzemy to, kolejny stack. Yy. No jest, da radę z, z tymi trzema stakami kobla, bo ja już widzę tam sufit, a jeszcze mamy tyle oblażeń. No, że powinno starczyć, ale wiecie, nie chwalmy dnia przed wschodem słońca, czy jakoś tak, no bo jest noc, wiecie o co chodzi. Yy, Ona, no dobra, starczy na no S. Jak ja już sufitu dosięgam tutaj tym koblem, więc. No, ze skokiem, co prawda, ale wiecie o co chodzi. Yy, tak. Cyk-cyk. No i ostatnie tutaj, szlify, jak to mówią cyk, 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 cyk dobra, uwaga widzowie, skończyłem wieża prezentuje się w taki oto sposób jak może już wiecie zrobimy sobie jeszcze taki daszek może mały i zrobimy żeby to było trochę inne czyli, o, postawię sobie tu na środku crafting zrobimy sobie jakieś takie małe schodki z tego, cyk, chyba, nie wiem, no tyle nie starczy, no Ba, nie, no nie? I zrobimy... A, te skotki mam. I zrobimy teraz, skoro tu jest kobel, to tu zrobimy takie wszędzie. I reszta będzie taka ciemna, cyk. Czemu to się tak dziwnie stawia, no? Aha, spadło jeszcze, okej, okay, rozumiem. Mm -hmm. Minus jeden wyczku. No czemu to się tak stawia, no? Trzeba na ten piksel idealnie nacelować. O, i tu też. Wiecie, o, na ten. na tego Nie, po prostu muszę na krawędź być. Ja już to rozumiem. Muszę tak po prostu zrobić. Dobra, wygląda to dziwnie, ale fajnie, wiecie. Szczerze myślałem, że to może wyglądać gorzej. Cyk. Z takich desek sobie zrobimy, nie wiem, jakiegoś plusa, coś takiego. Wiecie. O, i tu jeszcze można by było zrobić. Tu będzie coś takiego, tu będą pochodnie. I na przykład tu będą okienka kiedyś, ale to kiedyś nie chcemy się tego robić, więc... Na zakończenie odcinka subujcie, lajkujcie, komentujcie, ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, myślę, że odcinek się wam spodobał, miałem nie mówić subujcie, lajkujcie i komentujcie, ale zapomniałem kompletnie, ale dobra, już się ma 3 2 0. Uwaga widzowie, nagrywam to po całym odcinku, bo jeszcze chciałem ten kilo dokończyć, także cyk, mamy, naprawdę nie ma niezniszczalności.